Cieszymy się, że możemy z Wami dzisiaj poszaleć po raz kolejny. I zanim zaczniemy nasz temat, miałabym do Was pytanie i do Tosi też. Co można wyprowadzać na spacer? Linię. Właśnie, Tosia już zdradziła temat naszej pracy dzisiejszej. Nie tylko psiaki albo inne zwierzątka można wyprowadzać na spacer, a można też wyprowadzać linię. Tak jak nasz dzisiejszy artysta, czyli Paul Klee. Paul Klee przyrównywał rysowanie właśnie do wyprowadzania linii na spacer. Tosiu, to właśnie chyba zrobimy teraz, prawda? To może najpierw narysujemy domek, z którego nasza linia sobie wyjdzie. Nasza linia ma malutki, różowy domek. I ciekawe, jakie spacery lubi. Widzę, że lubi tak chodzić w jakieś takie pętle dziwne. To chyba jest taniec, zgaduję. Tosiu, tak? To jest taniec linii. Ważną zasadą jest, aby nie odrywać rączki od czego? Od kartki. Nie odrywać nie tyle rączki, ile pisaczka. Czy nasza linia wyszła w jakimś celu na spacer? Tak. Jakim? Bo spieszę się na spotkanie. Na spotkanie się spieszę? A z kim? Na urodziny się soję. Na swoje urodziny. Widzę, że tak się spieszy na okrągło troszkę. Przytrzymam kartkę trochę. No dobrze. I gdzie nasza linia teraz dojdzie? Czy do jakiegoś innego miejsca, czy wróci do tego samego? Tosiu? O, dobrze. I już dotarła. Już skończyłyśmy nasz spacer z linią, wróciłyśmy do domu. Was zapraszam do jak najczęstszych spacerów po kartce i do zobaczenia.